Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na relację z targów Poznań Game Arena 2013. W tym filmie chciałem wam pokazać fragmenty targów, które spodobały mi się najbardziej. Oczywiście niektóre fragmenty filmu myślę, że nie będą wymagały komentarza. Zwiedzanie rozpocząłem 18 października, czyli w tak zwany VIP Day, i pierwsze ciekawe stoisko, na które trafiłem, to było stoisko Edifiera. Użyłem tam bardzo fajne zestawy audio, no i przy okazji muzyka w ten dzień była jeszcze dość cicha, tak więc można było sobie posłuchać, jak grają te urządzenia. Tuż obok Edifiera znajdowały się stanowiska z grą Warface. Jest to nowa, darmowa strzelanka i być może gra, która ma szansę konkurować z Battlefieldem 3 oraz 4, a przy okazji napędzana przy pomocy CryEngine'u. Tak więc grafika będzie naprawdę fajna, a jak sama gra będzie wyglądać, przekonamy się już w poniedziałek. Wtedy według zapowiedzi będzie można ją już sobie ściągnąć i pograć. Chwilę później trafiłem na jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze, stanowisko na całych targach. Było to połączone stanowisko SteelSeriesa, czyli producentów sprzętu dla graczy, komputerów MSI oraz Techlandu. Co prawda w piątek całe stoisko świeciło jeszcze pustkami, ale zobaczcie, co się działo w sobotę i niedzielę. Po prostu było oblegane od rana do wieczora. A dlaczego tak się działo? Już wam mówię. Po pierwsze, mieliśmy okazję pograć na potężnych komputerach MSI przy użyciu sprzętu gamingowego firmy SteelSeries, a przede wszystkim mogliśmy zagrać w dwie najnowsze gry. Pierwsza gra to War Thunder, czyli symulator lotu samolotów z II wojny światowej. Będzie to online'owy symulator darmowy, tak więc każdy będzie mógł spróbować swoich sił. I druga gra, wielki hit, na który ja osobiście czekam. No, myślę, że ta gra będzie hitem. Dying Light, czyli gra wzorowana troszeczkę na Dead Island, ale nie do końca, ponieważ jest to zupełnie nowa marka. Gra będzie unikatowa, ponieważ będziemy walczyć z zombie, ale w dwóch trybach. W trybie dziennym, kiedy te zombie będą powolne i słabe, i w nocnym, kiedy będą zamieniać się w naprawdę niebezpieczne bestie i walka będzie prawdziwym survivalem. No a poza świetnymi grami miałem też okazję zobaczyć, dotknąć i przetestować najnowsze produkty z SteelSeriesa, które nie są jeszcze w sprzedaży, no i które prawdopodobnie dostanę niedługo do testów. Tak więc już się bardzo cieszę, oczywiście wszystkie recenzje będą na moim kanale i na wideotestach, tak więc śledźcie przede wszystkim mojego Facebooka. Przy okazji zwróćcie też uwagę, jak dobrze prezentują się nowe słuchawki SteelSeriesa Siberia V2 Elite w ruchu. Także dobrze znana mi firma Razer wystawiła dość spore stoisko, gdzie mogliśmy w gablotkach poglądać ich najlepsze sprzęty. Zaciekawiły mnie też nowe monitory o proporcjach 21:9, które w tej chwili kosztują jeszcze dość dużo, po około 2000 zł, ale naprawdę gra na nich wygląda ciekawie. Pole bitwy jest dużo większe, ponieważ widzimy sporo więcej po bokach monitora. Z tego co się dowiedziałem, jest też taka opcja, że obraz na tym monitorze możemy jakoby podzielić na dwa niezależne monitory i pracować na dwóch sekcjach jednocześnie. Niedługo później trafiłem na stoisko Tesoro, czyli firmy, z którą też już jestem dość dobrze zaznajomiony. Poza sprzętami, które miałem już okazję testować z firmy Tesoro, było także kilka niesamowitych nowości, w tym takie, których nie ma jeszcze w sprzedaży, a będą niektóre dopiero w przyszłym roku. Z najciekawszych wymienię słuchawki Kuven, myszkę Gandiva oraz aluminiową klawiaturę mechaniczną Collada. Cena tej ostatniej może przyprawić o lekki zawrót głowy, ponad 700 zł. Widziałem też naprawdę bardzo fajne słuchawki i gadżety wzorowane na filmie Iron Man. Były także hełmy wirtualnej rzeczywistości. Pamiętam, że kilkanaście lat temu eksperymentowano z takimi urządzeniami, a teraz widać, wrócono do tego. No i po raz kolejny oczywiście ku mojej uciesze zobaczyłem strefę retro. Było troszkę więcej maszyn i gier niż rok temu i naprawdę stoisko było bardzo, bardzo oblegane. A ta gra po prostu przywołała wspomnienia. Pierwsza gra, którą kupiłem sobie na Amigę, Street Fighter 2.
Podejrzewam, że strefa retro przyjęła się już na tyle na PGA, że za rok znów ją zobaczymy. No i bardzo dobrze. Oczywiście nie mogło zabraknąć szturmowców Imperium. Ci to wszędzie się wcisną. Kolejny szok przeżyłem, wchodząc na stoisko Creative'a. Tak, był tam turniej Quake'a 3. Uwierzycie? Quake'a 3. Grę co prawda bardzo dobrze wspominam i z tego co słyszałem jeszcze sporo osób w nią gra po sieci. No i stoisko firmy Hama, bez wątpienia posiadające najbardziej roztańczone hostesy na całych targach. A ci goście skąd się urwali, to naprawdę nie wiem, no ale byli nieźle zakręceni. Powoli zbliżamy się do końca mojej relacji. Za rok na pewno znów pojawią się na PGA, a wy? No i zakończymy tym optymistycznym akcentem. Przy okazji jeden z najlepszych strojów, jakie widziałem na targach. Nie sądzicie? No i to na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!